Leonardo da Vinci był prawdopodobnie największym wynalazcą w historii. Wiele z jego pomysłów uchwyconych na papierze przetrwało do dziś. Naukowcy są pewni, że kiedyś nie mógł ich zrealizować, bo wszystkie jego projekty wyprzedzały po prostu postęp techniczny tamtych lat. W XXI wieku wielu inżynierów z radością zabrało się za wdrażanie projektów Da Vinci i przekonało się, że one naprawdę działają. Witajcie! W tym wideo pokażemy Wam i opowiemy o niesamowitych i pomysłowych wynalazkach Leonardo da Vinci. Wózek samojezdny projektu Da Vinci awansował do roli pierwszego samochodu w historii, a ponadto, jako że nie miał on kierowcy, można to uznać za pierwszy w historii zrobotyzowany środek transportu. Niestety rysunki wykonane przez Da Vinci nie pokazują w pełni mechanizmu wewnętrznego, więc współcześni inżynierowie musieli zgadywać, co sprawiło, że wózek jechał sam. Specjaliści obstawiali, że był to mechanizm sprężynowy, taki jak w zegarkach. Sprężynę ukryto w korpusie w kształcie bębna i mogła być ona nakręcana ręcznie. W czasie, gdy sprężyna się rozwijała, wózek jechał do przodu, jak wskazówki w zegarku. Kierownicę można było zaprogramować za pomocą szeregu bloków w łańcuchu zębatek. Fakt, że wózek mógł skręcić tylko w prawo, znacznie ograniczyłby jego użyteczność. Leonardo najwyraźniej uważał swój wózek za zabawkę, ale nie ma wątpliwości, że gdyby taka zabawka powstała, wkrótce wprowadzono by do niej przydatne ulepszenia. Jeśli samobieżny wózek Da Vinci był pierwszym działającym projektem zrobotyzowanego środka transportu, to rycerz robot mógłby stać się pierwszym humanoidalnym robotem. Da Vinci bardzo dokładnie przestudiował anatomię ludzkiego ciała, aby dowiedzieć się, jak ono działa. Już w tamtych czasach zdał sobie sprawę, że mięśnie poruszają kościami. Potem zdecydował, że ta sama zasada może stanowić podstawę jego maszyny. W przeciwieństwie do większości wynalazków Da Vinci, wydaje się, że Leonardo rzeczywiście zbudował mechanicznego rycerza. Był on używany głównie do rozrywki na przyjęciach hojnego patrona Da Vinci, Lodovico Sforzy. Oczywiście ten robot znacznie różnił się od współczesnych cyborgów. Robot Da Vinci nie przetrwał i nikt nie wie dokładnie, do czego był zdolny. Najwyraźniej jednak chodził, siedział, a nawet poruszał szczękami. W swoim działaniu wykorzystał system kół pasywnych i kół zębatych. Da Vinci nigdy nie wyobrażał sobie, że jego plany zostaną później wskrzeszone i włączone do antrobota NASA. Zręcznego, anatomicznie poprawnego ramienia robota, używanego obecnie do wykonywania zadań na Marsie. Mieszkając w Wenecji pod koniec XV wieku, Da Vinci wpadł na pomysł odparcia inwazji wrogich statków. Wystarczyło wysłać ludzi w skafandrach na dno portu, a ci po prostu otwieraliby tam dna statków niczym puszki. Można nie być pod wrażeniem tego pomysłu, bo jego realizacja wydaje się dziś dość prosta. W czasach Da Vinci było to niesłychane. Nurkowie Da Vinci mogli oddychać za pomocą dzwonu nurkowego z powietrzem. Zakładali też maski ze szklanymi otworami, przez które mogli widzieć pod wodą. W innej wersji konceptu nurkowie mogli oddychać za pomocą napełnionych powietrzem butelek wina. Plan Da Vinci był nie tylko wykonalny, ale i praktyczny. Skafandry nurkowe faktycznie stworzono, ale najeźdźcy, przeciwko którym miały zostać użyte, zostali z powodzeniem pokonani przez wenecką flotę, zanim potrzebny był sabotaż nurków. Szybkość spadania ciała zależy od dwóch czynników: siły grawitacji, która ciągnie ciało w dół, oraz oporu atmosfery, w której to ciało spada. W przypadku braku atmosfery spadające ciało po prostu przyspieszy i osiągnie ogromne prędkości, aż do momentu, gdy uderzy w ziemię czy dno. Powietrze spowalnia upadek, aż ciało osiągnie tak zwaną prędkość maksymalną. Różne obiekty mają różne prędkości maksymalne. Dla człowieka w atmosferze ziemskiej, na przykład skoczka spadochronowego, prędkość ta wynosi około 193 km na godzinę. Mało? To wystarczy, by osoba, która wypadła z samolotu, zamieniła się bez spadochronu w mokrą plamę. Tylko spadochron może więc ją uratować. Da Vinci, zafascynowany ideą latającego człowieka, wymyślił swój spadochron jako środek służący do dryfowania w powietrzu. Jego piramidalna konstrukcja była wykonana z drapowego materiału. Jak pisał Da Vinci w swoich notatkach, takie urządzenie pozwoliłoby człowiekowi spaść z dowolnej wysokości bez obrażeń.
W XXI wieku eksperci, którzy zrealizowali plan Da Vinci, uznali, że działa on dokładnie tak, jak przewidywano. Da Vinci bardzo inspirował się ptakami. Obserwował je, malował i myślał o stworzeniu własnych urządzeń latających. Jednym z rezultatów tego hobby był ornitopter. Urządzenie wynalezione przez Da Vinci, które teoretycznie może unieść człowieka w powietrze, jak ptaka, pozwoliłoby mu unosić się w powietrzu nad ziemią, podczas gdy wcześniej omawiany spadochron Da Vinci pozwoliłby człowiekowi skoczyć z klifu i pozostać przy życiu. Na papierze ornitopter bardziej przypomina nietoperza niż współczesne samoloty. Jego skrzydła zaczną pracować po przekręceniu drążka przez pilota. Ten wynalazek pokazuje głębokie zrozumienie aerodynamiki. Współczesne próby odtworzenia ornitoptera wykazały, że rzeczywiście potrafi on latać, ale tylko jeśli zostanie wyniesiony w powietrze. Zdecydowanie trudniej byłoby zbudować latające urządzenia, które bazowałyby na słabych mięśniach człowieka. Spadochron i ornitopter to tylko dwie z latających maszyn opisanych przez Da Vinci w jego notatniku. Inne projekty to szybowiec i samolot przypominający helikopter. Karabin maszynowy Da Vinci, czyli coś na wzór organów złożonych z 33 lów, a nie piszczałek, nie był karabinem maszynowym we współczesnym znaczeniu. Nie mógł bowiem szybko strzelać pociskami z każdej lufy, ale mógł strzelać salwami ze wszystkich luf w krótkich odstępach czasu. Gdyby taki karabin powstał, skutecznie odparłby nacierającą piechotę. Mechanizm tego karabinu maszynowego był bardzo prosty. Da Vinci zasugerował ułożenie 11 luf na prostokątnych deskach, a po złożeniu trzech tak przygotowanych desek w trójkąt i umieszczeniu trzonu na środku, można było całość ustawić tak, by jednocześnie pociski wystrzeliwało 11 luf, podczas gdy pozostałe schładzałyby się i były ładowane. Wtedy urządzenie należało obrócić i znów można było rozpocząć ostrzał. Chociaż Da Vinci stale pisał w swoich notatkach, że nienawidzi wojny i przeklinał maszyny do zabijania, potrzebował pieniędzy. Mógł łatwo przekonać bogatych klientów, że takie maszyny pomogą im pokonać wrogów. Być może dobrze, że nigdy nie zbudowano żadnej z maszyn wojennych projektu Da Vinci. Pracując dla księcia Mediolanu, Lodovico Sforzy, Da Vinci zaproponował coś, co mogłoby stać się ukoronowaniem jego twórczości w dziedzinie pojazdów wojskowych – czołg pancerny. Z załogą 8 silnych ludzi czołg wyglądał jak żółw z 36 działami wystającymi wokół niego. Został wyposażony w system kół zębatych, które układały się w określoną sekwencję. 8 osób było chronionych zewnętrzną powłoką, dzięki czemu mogły one dostarczyć takiego żółwia pieszo, bezpośrednio w sam środek bitwy, nie odnosząc ran. Broń strzelająca we wszystkich kierunkach z opancerzonego czołgu mogła okazać się śmiertelna dla oddziału przeciwnika. Schemat czołgu pancernego w notatkach Da Vinci zawiera zabawną wadę. Koła do jazdy do przodu obracały się w kierunku przeciwnym do tylnych kół. Tak zbudowany czołg nie mógłby się poruszać. Da Vinci był jednak zbyt mądry, by popełnić tak niefortunny błąd, więc historycy przytoczyli kilka powodów, dla których wynalazca zrobił to celowo. Być może naprawdę nie chciał, aby ten pojazd powstał. Kolejna opcja zakłada, że bał się, iż schemat wpadnie w ręce wrogów, więc popełnił błąd, aby mieć pewność, że nikt inny nie zbuduje takiego czołgu. Gdy Leonardo mieszkał w Mediolanie, około 1400 roku w Europie szalała czarna zaraza. Miasta ucierpiały znacznie bardziej niż wsie, a Da Vinci sugerował, że miasta mają w sobie coś specjalnego, co czyni je podatnymi na choroby. Pomysł ten okazał się zaskakująco bliski współczesności, biorąc pod uwagę, że teorie chorób drobnoustrojowych powstały dopiero na początku XX wieku. Da Vinci wpadł na pomysł stworzenia własnego planu miasta zaprojektowanego i zbudowanego od podstaw, które będzie przyjazne pod kątem sanitarnym i życiowym. Rezultatem był wspaniały projekt urbanistyczny, którego nigdy nie zrealizowano. Idealne miasto Da Vinci podzielono na kilka poziomów, w których brak higieny ograniczono do minimum, a sieć kanałów ułatwiała szybkie usuwanie odpadów. Woda miała zasilać budynek przez system hydrauliczny, który stał się pierwowzorem dla nowoczesnych rozwiązań. Zasoby potrzebne do stworzenia takiego miasta wykraczały poza środki, którymi dysponował Da Vinci. Wynalazca nie mógł znaleźć patrona skłonnego do wydania pieniędzy na budowę takiego miasta. Mamy nadzieję, że to wideo było dla Was przydatne i interesujące.
Możecie je polubić, zasubskrybować nasz kanał i podzielić się opiniami w komentarzach poniżej. Przed nami jeszcze sporo ciekawych materiałów. Do zobaczenia wkrótce!